zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, kilka dni temu odbyła się w Warszawie konferencja, którą być może świat zapamięta jako konferencję przygotowującą grunt do ataku na Iran, być może grunt do rozpoczęcia III wojny światowej, ale póki co Polacy zapamiętali tą konferencję przede wszystkim ze względu na kolejną odsłonę popsucia się stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem. Więc na początku chciałbym przypomnieć, że kanał Towarzysz Michał znajduje się na serwisie YouTube. No jest to serwis darmowy, gdzie każdy może założyć konto, każdy może zacząć publikować filmy. Jest tylko jeden warunek. Trzeba przestrzegać zasady YouTube'a. To nie ja wymyśliłem te zasady i nie chodzi o to, czy te zasady mi się podobają, czy nie podobają, ale jeśli chcemy, żeby ten kanał dalej istniał, żeby istniało jakieś miejsce, gdzie można popularyzować treści marksistowskie, no to po prostu te zasady YouTube'a należy przestrzegać, bo jeśli nie, to po prostu kanał prędzej czy później zostanie skasowany. Więc nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, co to są dokładnie zasady YouTube'a, no ale w skrócie chodzi o to, że można krytykować burżuazję, można krytykować kapitalizm, ale nie można głosić jakichkolwiek treści, które urażałyby jakikolwiek naród. W tym kontekście mówię tutaj o panoszącym się w komentarzach antysemityzmie. Więc ten filmik będzie dotyczył relacji polsko-izraelskich, ale równocześnie chcę Wam, towarzysze, powiedzieć, że wszyscy ci, którzy będą tutaj wklejać różne komentarze antysemickie, no to te komentarze oczywiście będą usuwane. Ponieważ zakładam, że film o Izraelu może przyciągnąć różnych antysemitów, no to wolę tutaj wprowadzić na starcie pewne reguły. Jeśli chcecie porozmawiać ze mną o Izraelu, o antysemityzmie, czy o Waszej wizji, dlaczego Waszym zdaniem całemu złu na świecie tutaj winni są Żydzi, no to nie twierdzę, że jestem zainteresowany taką rozmową, ale sami zorganizujcie miejsce, gdzie taka rozmowa miałaby się odbyć. Zbudujcie własny kanał, własne forum i pod groźbą tego, że ktoś Wam kiedyś to forum skasuje, no to będziemy mogli sobie tam dyskutować. Więc nie interesują mnie tutaj deklaracje, że ktoś będzie o sobie mówił: ja jestem rewolucjonistą, komunistą, stalinowcem, czy kim tam jeszcze chce. Po prostu są pewne zasady, które znają wszyscy. Jeśli ktoś tych zasad nie respektuje, to znaczy, że on świadomie chce narazić kanał Towarzysz Michał na represje ze strony YouTube'a. Zachowuje się więc jak prowokator i mimo retoryki lewicowej, czy nawet marksizującej, pełni on rolę obiektywnie antykomunistyczną. Więc kotuś cały czas tutaj się kręci, próbuje mi przeszkadzać w nagrywaniu filmu, ale chyba już się uspokoił. Więc druga rzecz, jaką chciałbym powiedzieć na starcie, to jaki jest mój stosunek do państwa Izrael. Oczywiście mój stosunek do państwa Izrael jest negatywny, wynikający z wielu kwestii, przede wszystkim z apartheidu, który w tym Izraelu jest, z dyskryminacji Palestyńczyków, i mogę powiedzieć, że tutaj we Francji regularnie biorę udział w kampanii, w akcjach kampanii Solidarności z libańskim komunistą Georgesem Ibrahimem Abdallahem, który od ponad 35 lat jest przetrzymywany we francuskim więzieniu za to, że zamordował on agenta Mossadu. W archiwum tego kanału możecie więc znaleźć filmiki z mojego udziału w różnych demonstracjach w sprawie właśnie Georgesa Ibrahima Abdallaha, gdzie to są właśnie na tych demonstracjach skandowane różne hasła przeciwko rasistowskiej polityce Izraela. No dobrze, no kiedy już wyjaśniłem, że mój stosunek do państwa Izrael jest negatywny, no to teraz mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z kolejnego konfliktu dyplomatycznego między Polską a Izraelem. Jestem zadowolony, gdyż w tej chwili Izrael jest chyba jedynym liczącym się graczem, który krytykowałby politykę historyczną polskiego państwa. Więc warto to podkreślić, że imperialistyczny, rasistowski Izrael, w którym to realizowana jest polityka apartheidu, w kwestii zwalczania polskiej antykomunistycznej polityki historycznej pełni lepszą robotę niż polska lewica. Jeśli spojrzymy sobie na polską lewicę, to właściwie wszyscy oni są umoczeni w antykomunistyczną politykę polskiego rządu poprzez solidaryzowanie się z żołnierzami wyklętymi.
Więc należy tutaj przypomnieć haniebne głosowanie, jakie odbyło się w polskim parlamencie, kiedy to wszystkie polskie partie parlamentarne oddały hołd żołnierzom wyklętym. No i w kontekście ostatnich przetasowań na polskiej lewicy można powiedzieć, że właściwie wy wszyscy polscy lewicowcy jesteście tutaj skompromitowani. Więc skompromitowane jest oczywiście SLD, które kilka dni temu podjęło decyzję o tym, że do wyborów do Europarlamentu będzie iść razem z Platformą Obywatelską i z Nowoczesną w ramach tak zwanej Koalicji Europejskiej, więc tutaj SLD blatuje się razem z Platformą Obywatelską, której to prezydent Bronisław Komorowski wprowadził Narodowy Dzień Pamięci Faszystów Wyklętych, no i która to Platforma Obywatelska jednogłośnie w czasie tego głosowania w parlamencie oddała hołd żołnierzom wyklętym. Podobną argumentację można użyć wobec partii Roberta Biedronia, partii Wiosna, która to na swoje listy wyborcze wciąga różnych członków Nowoczesnej, więc też Nowoczesna, biorąc udział w tym głosowaniu, też oddała hołd żołnierzom wyklętym. Nawet jeden z posłów Nowoczesnej miał opaskę na trybunie sejmowej właśnie z NSZ-em. No więc ktoś oczywiście mógłby trzeźwo powiedzieć, że ani SLD, ani Biedroń to nie jest lewica, że tak naprawdę prawdziwa lewica jest gdzie indziej. No to popatrzmy na tą inną prawdziwą lewicę. Więc mamy Piotra Ikonowicza, który w ostatnich wyborach samorządowych przybijał piątkę z Patrykiem Jaki z PiSu. Patryk Jaki, który jest wielkim fanem żołnierzy wyklętych. No i w końcu mamy rozpadającą się na naszych oczach partię Razem, która to partia Razem zrobiła plakat poświęcony Pileckiemu. Pilecki, który organizował zamachy terrorystyczne przeciwko władzy ludowej. Pilecki, który walczył z tak zwaną żydokomuną. Więc partia Razem też się wpisuje tutaj w całą tą propagandę lansowania żołnierzy wyklętych. No i dlaczego ja o tym mówię? No otóż mówię o tym dlatego, gdyż żołnierze wyklęci odwoływali się do tej tradycji przedwojennej, do tego tradycji przedwojennego antysemityzmu, więc z jednej strony mamy tradycję endecką, mamy Romana Dmowskiego, mamy całe te środowiska skupione właśnie wokół Romana Dmowskiego, który to Roman Dmowski rywalizował z Adolfem Hitlerem o to, kto będzie najbardziej znanym antysemitą w Europie. Więc antysemitą był Roman Dmowski, będący pod koniec lat 30. w opozycji, ale antysemicką politykę prowadziła też sanacja, której to sanacji dzisiaj oddaje się hołd poprzez na przykład nazywanie różnych ulic czy placów imieniem marszałka Rydza Śmigłego. Więc przepraszam towarzysze, że się tak zacinam, ale kotyk mnie rozprasza. Dla tych, co pamiętają pierwszy filmik z udziałem kotka, no to pamiętają, że pierwszym imieniem kotka, jakie mu nadałem, to było imię Cykor, gdyż kotek się wszystkiego bał. W tej chwili kotek się niczego nie boi. W tej chwili kotek jest bezczelny. Jeśli zamykam go w pokoju, to on po prostu wali pazurami w drzwi, wydaje hałas, że po prostu nie da się nagrywać, więc wojga złego już go muszę wpuścić, ale jak wpuszczę, to znowu tutaj chodzi. No dobrze, no ale podsumowując politykę historyczną współczesnej Polski, należy powiedzieć, że antysemici, Roman Dmowski, politycy sanacyjni właśnie z lat 30., czy żołnierze wyklęci, z których to część jawnie kolaborowała z gestapo poprzez na przykład ujawnianie Żydów, którym udało się uciec z zagłady, albo też zabijali tych Żydów po II wojnie światowej w ramach tak zwanej walki z żydokomuną. Więc to są to oficjalni patroni współczesnej Polski, są to oficjalni patroni współczesnej Polski, których akceptuje cała polska lewica, z której z kolei ja nie akceptuję. I dlatego, gdy państwo Izrael krytykuje Polskę za jej antysemicką politykę historyczną, no to bardzo mnie to cieszy. Więc mamy na przykład tego premiera Morawieckiego, który sobie pojechał do Monachium złożyć hołd kolaborantom z Brygady Świętokrzyskiej i nikomu to na świecie nie przeszkadza. Nikomu to nie przeszkadza poza Izraelowi i dlatego sobie Benjamin Netanyahu przyjechał do Warszawy i napluł polskiemu rządowi w twarz. Więc jest to wydarzenie, które sprawia mi dużą frajdę i dzisiaj, gdy cała polska scena polityczna od lewicy do prawicy pluje na państwo Izrael, to ja mimo całej mojej nienawiści do rasistowskiego państwa Izrael mogę powiedzieć brawo Netanyahu, dobrze im dokopałeś.
No w każdym razie wychodzę tutaj ze starego założenia, że wróg mojego wroga jest moim sojusznikiem. No, moim głównym wrogiem jako obywatela państwa polskiego jest antykomunistyczny rząd polski, więc jeśli Benjamin Netanyahu przyjeżdża do Warszawy i pluje polskiemu rządowi w twarz, to mnie to cieszy. Więc na przykładzie relacji polsko-izraelskich widzimy tutaj całą tą krótkowzroczność polityki wchodzenia w dupę Stanom Zjednoczonym, które to Stany Zjednoczone tworzą taki właśnie egzotyczny sojusz swoich lokajów, wymierzony w Rosję, wymierzony w Iran. No i gdy później analizujemy politykę historyczną Polski i Ukrainy, no to widzimy, że jest to wszystko sojusz krótkotrwały, budowany na jakiejś takiej beczce prochu, kiedy to wystarczy iskra i od razu wszystko to może pieprznąć. Ponieważ jednak zarówno Polacy, jak i Ukraińcy są całkowicie od Amerykanów uzależnieni, no to póki co do jakiegoś konfliktu na linii Kijów-Warszawa nie dochodzi. Co innego, jeśli chodzi o państwo Izrael. Państwo Izrael, które ma uprzywilejowane stosunki z rządem amerykańskim, kiedy to zwłaszcza teraz, w czasach rządów Donalda Trumpa, zięć Donalda Trumpa jest lobbystą syjonistycznym, który poprzez małżeństwo z Iwanką Trump zyskał duży wpływ na politykę amerykańską. Więc możemy spekulować, że gdyby Iwanka Trump wybrała jakiegoś polskiego Janusza, to te relacje dyplomatyczne na linii Polska-Izrael-Stany Zjednoczone wyglądałyby inaczej. No pech jednak chciał, że polska emigracja w Stanach Zjednoczonych to są głównie przygłupy, ludzie pokroju Andrzeja Gołoty czy Tomasza Adamka i Iwanka Trump, która w końcu jest niebrzydka, wolała wybrać przystojnego Żyda. Więc małe, pustynne państwo Izrael, będąc mające małą powierzchnię, małą populację, równocześnie cały czas odnosi kolejne sukcesy dyplomatyczne. No dobrze, nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w kwestie żydowskie, no ale w kwestii ewentualnych reparacji czy jakichś tam odszkodowań dla obywateli żydowskich amerykańskiego pochodzenia, czy też dla państwa Izrael, chciałbym powiedzieć, że ja, towarzysz Michał, jestem całkowitym wrogiem własności prywatnej, jestem także wrogiem reprywatyzacji i dopóki istniała Polska Ludowa, dopóki nie istniał problem prywatyzacji, to też ten problem relacji dyplomatycznych z Izraelem nie istniał. W momencie zniszczenia Polski Ludowej, kiedy o swoje zaczął upominać się Kościół, o swoje zaczęli upominać się różni potomkowie polskiej szlachty i polskiej burżuazji, no to otworzono w ten sposób tak zwaną puszkę Pandory i było logiczne, że prędzej czy później o swoje upomną się także Żydzi, zwłaszcza, że obecna polityka historyczna Polski, zwłaszcza w czasach PiSu, wybielania różnych antysemitów, musi na pewno tych Żydów w Izraelu wkurzać. Dlatego mimo całej mojej niechęci do państwa Izrael, cieszę się, że krytykują oni polski rząd, ośmieszają ten polski rząd i liczę na więcej. Pozdrowienia, towarzysze.